Cześć kochani, tu Agnieszka Rylik. Jestem mistrzynią świata w boksie zawodowym, ale przede wszystkim mamą 9-letniej Marysi. Dzieci mają dużą wrażliwość ekologiczną i to często one uczą swoich rodziców, jak dbać o środowisko. Dlatego wraz z firmami Remontis Elektro Recycling i Bosch Automotive skierowaliśmy naszą pierwszą wspólną akcję edukacyjną właśnie do Was. Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik to projekt, który nauczy Was, jak postępować ze zużytymi akumulatorami samochodowymi. Dlaczego właśnie z nimi? Ponieważ podobnie jak inne rodzaje baterii, zużyte akumulatory samochodowe są odpadem niebezpiecznym. Zawierają ołów i kwas siarkowy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska. Jeżeli zużyty akumulator trafi w niewłaściwe miejsce i nie zostanie poddany recyklingowi przez firmę, która posiada odpowiednie technologie, może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. Na każdym akumulatorze widnieją dwa ważne symbole. Pierwszy z nich to znak przekreślonego kosza wraz z symbolem chemicznym ołowiu. Drugi, dobrze wszystkim znany, trójkąt recyklingowy. To informacja dla Was, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Co zatem należy z nim zrobić? Zużyty akumulator należy zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumulatorów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwanego PSZOK-u. Stamtąd trafi on do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne. Tworzywo sztuczne, kwas i ołów będą oddzielone od siebie, a ołów ulegnie recyklingowi w niemal 100% i będzie ponownie stosowany w nowych akumulatorach. Dzięki temu środowisko nie będzie zanieczyszczone, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam na stronę Remontis Elektro Recycling, Bosch Automotive i nasz fanpage. Spotkajcie się też ze mną i z ekspertami od recyklingu we Włocławku, Górze Kalwarii i Grodzisku Mazowieckim. Wielki finał akcji odbędzie się w listopadzie w Warszawie na stadionie PGE Narodowy. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, w którym wezmą udział też inne gwiazdy, a specjalnie dla Was zaśpiewa Cleo. Do zobaczenia!